głównie są zawodnicy anonimowi. Część zawodników jest tuż, których tutaj są, byli na boiskach pierwszoligowych, a są teraz tutaj, także znowu. Jeżeli będziemy grali, znaczy o najwyższe cele, bo nie ma innego wyjścia. To jest duży klub, który potrzebuje sukcesów, ja sobie z tego zdaję sprawę. Ale jesteśmy w trudnej sytuacji i musimy powalczyć w tych dwóch meczach, żeby mieć spokojną zimę, żeby sobie normalnie się przygotować i wcześniej zapewnić utrzymanie, ale sądzę, że jeszcze tam przynajmniej środek tabeli złapiemy. Podjąłem się, myślę, że trudnej sytuacji. Trzy mecze wyjazdowe i trzy mecze naprawdę trudne, bo Ruch był trzeci, Lech jest tam też w czołówce i Polonia zmieniła trenera i na początku wiadomo, że idzie, prawda? No i trzeba grać, no. Zawodnicy wiedzą, o co grają, także tutaj myślę, że wiele od nich zależy, a ja nie jestem cudotwórcą, że w dwie minuty oni będą grać nie wiadomo co. Trzeba troszeczkę z zawodnikami popracować. Myślę, że małym sukcesem było to, że zespół nie przegrał w Chorzowie. To jest pierwszy punkt wywalczony, który stracił Ruch u siebie pierwsze punkty. I myślę, że to jest ważne i że ci zawodnicy tutaj będą mieli jakiś impuls, żeby jeszcze w tych meczach powalczyć o zwycięstwo. Jak wyglądało przywitanie z niektórymi pracownikami tutaj z klubu? No bo pamiętam, że ostatnio po meczu Korona Dolkan było ciekawie bardzo. Jak widzi pan, tutaj ludzie pracują, nikt nie został zwolniony. Ja nie jestem takim, żebym tutaj... Wiadomo, każdy walczy o punkty i wszystkie metody są dozwolone. Ja to szanuję. Natomiast ja takimi metodami się nie posługiwałem u siebie na obiekcie, ale to zapomnijmy już o tym temacie. Było dawno, nie mam tutaj żadnej żali do nikogo. Cieszę się, że tutaj wszedłem do pracy i ludzie tak samo tu pracują. Przecież po to ci ludzie tu pracują, żeby klub miał jak najlepsze warunki, jak najwięcej punktów w lidze i tego się trzymajmy. Naprawdę nie mam tutaj żadnych do tego pana czy do kogokolwiek żadnych urazów.